Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj bym chciał powiedzieć o hodowli. Wiadomo, hodowcy głównie zwracają uwagę na loty gołębi i tym żyją, ale myślę, że hodowla jest równie ważna, jeżeli nawet nie ważniejsza od lotowania. Nawet powołam się może na słowa słynnego hodowcy belgijskiego Raula Verstraete, no, który kiedyś stwierdził, że loty są srebrem, a hodowla jest złotem. I ja głównie w naszej spółce hodowlanej zajmuję się hodowlą, robię to od wielu lat. No, bardzo już tam się wciągnąłem, można powiedzieć, w tą pracę hodowlaną. Lubię dobierać gołębi w pary. I oczywiście hodowców dużo mówi, że załóżmy rodowody nie lecą, lecą gołębie. Ja się z tym zgadzam. Jeżeli chodzi o lotniki, to tak jest na pewno. Z tym, że jeżeli biorę później takiego gołębia do rozpłodu, no to rodowód jego mi jest bardzo przydatny później w prowadzeniu pracy hodowlanej. Na przykład gołębie dobieramy w pary. W tej chwili są programy, które obsługują hodowlę gołębi. Także mam tam, w tej chwili w bazie danych mamy już w tej chwili około 3,5 tysiąca gołębi wprowadzonych przez ostatnie lata. No i dużo właśnie par nawet w tym roku dobieranych było komputerowo, także nawet większość powiem. W jakichś takich, jak są długie wieczory zimowe, po prostu siedzę i dobieram sobie gołębie komputerowo, no w ten sposób, że wprowadzam na przykład jakiegoś gołębia, zaznaczam go X-em, wprowadzam jego potencjalnego ojca i matkę i sobie patrzę, jacy przodkowie są ze strony ojca i matki. No jeżeli do piątego pokolenia występuje dużo dobrych lotników, no to przeważnie tak gołębie są dobierane i przeważnie to się sprawdza i większość z tych gołębi jest dobrymi gołębiami. No tu chodzi jeszcze o prowadzenie gołębi w linii, także lubimy łączyć gołębie, na przykład trzecie pokolenie na wybitnego lotnika z czwartym pokoleniem łączymy, albo czwarte z piątym. Takich par też mamy sporo i te gołębie czołowo nam później siadają i są dobre i w lotach i w rozpłodzie. Na przykład nasza samica o numerze 175 z 14 roku, najlepsza lotniczka regionu w 2016 roku. No, miała komplet konkursów 14 na 14, no i kilka też w dziesiątce czołowych. Ona jest właśnie z takiego połączenia, że dwa piąte pokolenia z linii ojca na szóste pokolenie z linii matki. Niby to jest daleko, ale no po prostu to zagrało i tak samo no, jej brat był wybitnym lotnikiem też, także to się sprawdza później. No wiadomo, no wyznajemy taką zasadę, że po miernych gołębiach nie wychowa się asa. No też nie jest tak, że po dwóch asach wyjdą zawsze dobre gołębie, ale no dobre gołębie można wychować tylko z dobrych gołębi. No ja się nie spotkałem przez tyle lat, co prowadzimy hodowlę, no że z jakichś miernych gołębi można wychować dobre gołębie. Także no jeżeli chodzi o jak ktoś zaczyna hodowlę, to też to już dawno było i opisywane i mówiono o tym wielokrotnie i do tej pory się mówi i wiem, że takie fajne artykuły w latach 80. były i w 90. na ten temat. No, że najlepiej to wziąć gołębie od jakichś dwóch dobrych hodowców, no góra od trzech. No bo to no, musi być jakaś kontrola nad tym wszystkim. No, nie polecam na przykład ściągania gołębi z 20 różnych gołębników, bo to naprawdę później 20 lat trzeba u siebie no, szukać, żeby coś dobrego z tego wychować. Także tak jak już powiedziałem, to znaczy nasza hodowla w zasadzie w 80% to jest, można powiedzieć, jedna linia gołębi. To są gołębie Klausa Wielera, które w tej chwili już są prowadzone no, w linii. Także
No, z dodatkiem gołębi Heremans Kusters, które wprowadzamy, które bardzo też pasują i w tym roku właśnie w krzyżówce bardzo nam wypaliły, szczególnie no, młode gołębie z takich krzyżówek, ale tam też były gołębie prowadzone w linii, także linia jest gołębi skrzyżowana z drugą linią. Także tak to u nas wygląda. A no, jeżeli chodzi, co wcześniej już też powiedziałem, o to łączenie gołębi w pary, no, łączone na przykład przez program komputerowy gołębie, no to na dowód tego, że to u nas zadziałało w tym roku, to jest to, że mieliśmy no 121 gołębi do lotu i 118 nam przeleciało do końca i zdobyliśmy mistrzostwo okręgu gołębi młodych. Także no myślę, że to jest słuszna linia. I no mamy na przykład po kilku parach też po 6 młodych wychowanych i po 6 młodych wszystko do końca pięknie zostały przelotowane, także często analizuję również połączenia wybitnych jakichś zachodnich hodowców, głównie holenderskich, no i belgijskich, i później mniej więcej no, widzę, jak, z jakich połączeń wychodzą wybitne gołębie, no, gdzie mniej więcej są gołębie spokrewnione, gdzie są krzyżówki, jak te krzyżówki muszą wyglądać. No to wszystko jest bardzo ważne w hodowli, uważam. I no tym też bardzo się kieruję, to ja już od lat to robię, no jest w tej chwili dostęp, bo to przecież w internecie można sobie to wszystko przejrzeć. No bardzo, bardzo ładnie Kopman to na przykład robi, bardzo ładnie Ayerkamp tak samo. Także no trzymanie gołębi w linii, uważam, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby ten trzon hodowli był, żeby jednak te sukcesy mniejsze, większe, ale były zapewnione na wiele lat. No bo jest dużo hodowców i w Polsce i pewnie i na świecie, że po prostu błysną 2, 3, 4 lata i później ciężko im no, dojść do gołębi, no bo już nie ma, skończyły się pewne gołębie, a dalej nie można nic wychować, bo jest za dużo gołębi, gdzieś tam ta krew jest no, rozmyta, gdzieś za dużo krzyżówek po drodze, nie dopasowało się to wszystko do siebie. I, no, także uważam, że to jest bardzo ważne prowadzić mądrą, racjonalną hodowlę, bo to naprawdę może dać zadowolenie hodowcy na wiele lat. No, jeżeli chodzi o gołębie młode z tego roku, no to jeszcze mamy je wszystkie razem. No będziemy teraz już je rozdzielać na gołębniki, no samce pójdą do samczyków i samiczki do samiczek. No już będziemy każdego gołębia spisywać, także ja zawsze piszę, jakie oczy ma dany gołąb, kolor oczu, jak jest mniej więcej zbudowany, czy ma krótkie przedramię, czy ma dłuższe przedramię, czy ma krótki mostek, czy ma dłuższy mostek. No bo później trzeba będzie też te pary mniej więcej dobierać i oczami dobieramy i tak, żeby te cechy się jednak u gołębi nie powtarzały, jeżeli łączymy je w pary, czyli jeżeli jest samczyk z krótszym przedramieniem, to staramy się mu dać samiczkę z dłuższym przedramieniem i no w ten sposób mniej więcej, żeby to się wszystko uzupełniało. Także jeżeli chodzi o kolor oczu, to się kierujemy tak, no nie wiem, to już może wynika po prostu z naszego doświadczenia wieloletniego, ale w ten sposób, że jeżeli gołębie są ze sobą łączone, niespokrewnione, no to wtedy mniej więcej na te oczy patrzymy, to znaczy staramy się, żeby te oczy nie były takie same. No jeżeli jest na przykład jeden gołąb na glazerze, no to drugi jest na żółtym, czy na złotym oku załóżmy, czy na mocno czerwonym załóżmy. Jeżeli gołębie są ze sobą spokrewnione, no to wtedy tu już gra rolę genetyka i w zasadzie nie zwracamy uwagi na kolor oczu i mogą być podobne oczy, a jeżeli gołąb jest ze sobą spokrewniony, to już gra rolę genetyka. Także w ten sposób postępujemy przy łączeniu gołębi w pary. No tak jak już powiedziałem, no łączenie gołębi w pary, jeżeli jest mądrze prowadzona hodowla, to no może to wiele lat nam zaoszczędzić, także szybciej można jednak dochować się dobrych gołębi. I no my też dołączamy co roku wprowadzamy jakieś gołębie też
No, w tej chwili to staramy się naprawdę, żeby pasowały do naszych gołębi mniej więcej podobne rodziny i też gołębie, które już muszą być jakieś wyniki i czym się wykazać. Także w tym roku wprowadziliśmy jedną wybitną samicę, można powiedzieć, ale to też jest z linii ojca, linia Prange, no, którą my posiadamy, to jest 520, no, my posiadamy linię Eurostara, ale to jest wszystko spokrewnione gołębie ze sobą i też myślę, że tu będzie wielka pociecha i także, że w ten sposób kierujemy się doborem gołębi. Najistotniejszym w kojarzeniu gołębi w pary, no to też czym się głównie kierujemy, to jest ta zdolność powrotnolotna i no to jest główna, to jest, no ciężko to też uchwycić, żeby te cechy jednak w tych gołębiach były w tym potomstwie, prawda? I tutaj jednak praca hodowlana na tym głównie polega. Także w ogóle najważniejszy uważam u gołębi jest charakter. Może być gołąb trochę gorzej jednak zbudowany, ale jeżeli on ma no, charakter, to z reguły to są dobre gołębie. Także nasze najlepsze gołębie to na pewno to są gołębie z charakterem. Także niektórzy może też się kierują, zaglądają gołębiom do oczu, do gardła i tak dalej, że to jakieś tam cechy dobrych gołębi, a ja uważam, że najważniejszy u gołębi jest charakter. Tak i jeszcze może jedna taka uwaga, że żeby jednak to wszystko później te gołębie pokazały swoją klasę i żebyśmy mieli jakiś obraz tej hodowli i przyszłych tych swoich dobrych wyników, to po prostu gołębie muszą być zdrowe. No i teraz jest właśnie taki okres, to jest okres pierzenia, gdzie największą opiekę trzeba, opieką otoczyć te gołębie. No wszystko one muszą dostać, musimy je zaopatrzyć praktycznie we wszystko, bo to jest budowa nowych piór, oczywiście one pióra wymieniają i to muszą być pióra elastyczne, mocne, także to jest wszystko bardzo ważne. W tej chwili już jednak budujemy podwaliny pod przyszłe sukcesy lotowe, pod przyszły rok.